To jest bardzo dobre pytanie, bo no. nigdy nie zastanawiałem się nad, nad odpowiedzią, co by było 15 lat temu, więc będę improwizował. Myślę, że podejmowałbym inne tematy. Myślę, że z podjęciem pewnych tematów byłoby mi dużo, dużo trudniej, albo w ogóle to byłoby niemożliwe. I wiem, co mówię, bo nawet u mnie to jest jakaś powiedzmy perspektywa siedmioletnia, chyba mnie to było 7 lat temu, kiedy zaczynałem, to wtedy to już były inne czasy. Pierwsza rozmowa dotycząca depresji, to w ogóle był jeden z pierwszych odcinków, była z nastolatką. To była, jeśli dobrze pamiętam, 15 dziewczyna. I dzisiaj to się wydaje może zaskakujące, ale to, to był temat tabu. Absolutnie. Depresja była jakimś takim niszowym zjawiskiem, a jeszcze w kontekście 15-latki, przecież szkoła, potencjalni pracodawcy, wykładowcy. Bliższa perspektywa na uczelni, to w ogóle było to budziło jakieś takie zaskoczenie. Skąd taka dziewczyna ma w sobie jakąś taką dojrzałość i, i odwagę na to, żeby mówić o takich rzeczach głośno otwarcie? Czy ona się nie obawia konsekwencji tego, że będzie oceniana przez koleżanki i kolegów, ale tak jak mówię, także nauczycieli, także wykładowców, później pracodawców. No bo to też były takie czasy, że, że, że to całe otoczenie, to też fajnie, pamiętam, wybrzmiewało z tamtej rozmowy, w ogóle nie było przygotowane do takich sytuacji, że tutaj mamy nastolatków, którzy zmagają się z takimi problemami. Dzisiaj? Dzisiaj wydaje mi się, że to już jest zupełnie inna rzeczywistość, może nie zupełnie, ale to jest już inna rzeczywistość, taka, w której nikt jakby nie kwestionuje tego, że Kondycja psychiczna młodych Polek i Polaków jest poważnym problemem. Myślę, że są takie już komunikaty, które słyszymy także od rządzących, więc to jest już fakt, nie? więc coś się tam zmienia. No. Czyli ty widzisz zmiany, natomiast to tempo cię nie satysfakcjonuje. Mogłoby być ciutko lepiej, tak.